się Rok Pański 2014, liczony od przyjścia Syna Bożego na ziemię. Lata kalendarzowe odmierzają nasze życie doczesne, a równocześnie zbliżają nas do życia wieczności. Ten szczególny wieczór, który przychodzi nam przeżywać, wieczór wspomnienia papieża Sylwestra, Kościół chce gromadzić swoje dzieci, aby we mszy świętej dziękczynnej uwielbiać dobrego Boga za wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg nieustannie obdarza swój lud, za te dobrodziejstwa, które są Jego łaską i spoczywają na nas, ludziach wierzących. Rok Pański 2014 za kilka godzin będzie już historią, ale ten rok do naszej wspólnoty parafialnej zamyka się takim zestawieniem. Najpierw rozpocznę od przedstawienia Księgi Pomszczonu. Dzieci, które w tym roku poprzez sakrament Chrztu Świętego zostały włączone na grono Kościoła. W tym roku Chrzest Święty przyjęło 43 dzieci. Cieszymy się, że jest to liczba, która nie maleje, ale smucimy się, że niestety nie rośnie. W stosunku do tych, którzy odeszli z grona żyjących, a zmarło nam w tym roku 64 osoby. Jesteśmy jakby na minusie, ale mamy nadzieję, że to będzie w jakiś sposób też szczególna okazja, aby modlić się w intencji rodzin. Niedawno usłyszeliśmy w niedzielę ten gorący list właśnie konferencji Episkopatu Polski, żebyśmy zwracali uwagę na rodzinę, na tą podstawową społeczną komórkę, która jest najpiękniejszą formą wyrażenia miłości do Boga poprzez miłość małżonków i poprzez dzieci, które w tych rodzinach się rodzą. Z tych 43 dzieci w związkach niesakramentalnych było ochrzczonych 18. Ja mówiłem w tamtym roku właśnie o tym, co nas boli, o tym, co jest dla nas jakimś takim też wezwaniem, aby małżeństwo i miłość małżeńską ciągle afirmować. Niedawno mi wpadło w ręce opracowanie księdza Witolda Mazurkiewicza. I on wspomina właśnie ten rodak pochodzący z Kurowa, który pracował i w naszej archidiecezji lubelskiej, i w Kazachstanie, i również pracował w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, i w Anglii. I właśnie wspomina, że pamięta rekolekcję w roku 1937, gdzie w Kurowie była tylko jedna rodzina, która nie miała związku małżeńskiego. Byli rozwodnikami. Można powiedzieć, no tak, proszę księdza, wtedy to było prawda dawna. Człowiek się zmienia. Myślę, że ten naród ludzi właśnie ukazuje nam to, co niejednokrotnie świat nam sprzedaje. Sprzedają świat jako to dobro. Ci niektórzy politycy, celebryci ukazują właśnie wymiar małżeństwa jako tylko pewnego etapu. Może raz dwa, trzy, nieraz kilka miesięcy i następna osoba, i następna osoba. A to małżeństwo właśnie winno być takie, które jest i trwa aż do śmierci. Niedawno odwiedziłem po kolędzie rodzinę, która mówiła, że w ubiegłym
przeżywali 70 lat małżeństwa wspólnego. Ale też i teraz, chodząc po kolędzie, niektórzy właśnie cieszą się, proszę księdza, będziemy mieli w tym roku już 50 lat wspólnego życia małżeńskiego. Raz jest dobrze, drugi raz jest trudniej, ale jesteśmy razem. Skoro Bóg na naszej drodze właśnie dał nam siebie, dlatego chcemy być wierni Panu Bogu aż do śmierci. I dziękujemy właśnie w tym czasie święty, dziękczymy za te dobrodziejstwa związków małżeńskich, sakramentalnych, ale prosimy też Boga, aby właśnie w tych niesakramentalnych związkach właśnie gdzieś pojawiła się ta nuta nadziei, nuta właśnie tego blasku Bożego, aby on mógł właśnie przybnąć z powrotem do Chrystusa. Nie mówię, że nie są to ludzie wiernie niewierzący. Nie. Ale niejednokrotnie właśnie jakoś w życiu to wszystko się tak trudno właśnie nie poukłada. Z tych naszych zestawień chcę jeszcze powiedzieć właśnie o małżeństwach zawartych tutaj przed Najświętszym Sakramentem. Tych małżeństw było w tym roku 13. Na tym szczęśliwym powiercu właśnie 13 nowych par powiedziało sobie sakramentalne. Udzieliliśmy prawie 45 tysięcy komunii świętych w tym roku. Komunia święta to jest właśnie to, co trzyma i jest spoiwem całego Kościoła. To właśnie pierwszy chrześcijanin. Spotykamy się na dzielimy się słowem i na Eucharystii. Przyjmowaniu właśnie komunię świętą. I to nas również zachęca do tego, abyśmy jak najczęściej z tego sakramentu Eucharystii korzystali. Do sakramentu Eucharystii, do pierwszej komunii świętej przygotowujemy w tym roku 54 dzieci. Do sakramentu zaś tajemniczenia chrześcijańskiego, dojrzałości chrześcijańskiej, czyli do wierzchowania przygotowywanych jest 80 młodych ludzi, młodzieży z gimnazjum klasy drugiej i klasy trzeciej. Wydarzeniem tego roku, który odchodzi w wymiarze Kościoła, była kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II, a więc ogłoszenie go świętym. I takim szczęściem dla naszej wspólnoty było to, że mogliśmy tam być. Wiele parafii mogło być, a nie było. A z naszej wspólnoty właśnie była ta grupa tych pielgrzymów, którzy tak właśnie pojechali razem z tą parafią właśnie w Jastrowie. I pamiętamy te niedogodności, które tam przeżywaliśmy, ale pamiętamy przede wszystkim radość i wdzięczność Bogu za to, że nasz rodak papież został ogłoszony świętym. I to też jest motywacja temu, aby nieustannie czerpać wzór, a jednocześnie uczyć się tej mądrości, której uczył nas nasz papież przez tyle lat pontyfikatu, tyle przejechanych, można powiedzieć, kilometrów po tej naszej ojczyźnie, tyle miejsc, do których on nieustannie zaprasza. Tyle właśnie wyniesionych świętych i błogosławionych przez Niego na ołtarz. Ta wdzięczność Bogu również w tej mszy świętej się wyraża. Ja ze swojej strony dziękuję za zrozumienie i tutaj razem z księdzem Jakubem też modlimy się nieustannie, aby ta nasza wspólnota świętego Michała Archanioła w Kurowie była wspólnotą, która nieustannie i ciągle i na nowo odkrywa swoje powołanie. W naszej parafii
Według urzędu skarbowego jest zapisane 4902 osoby. Ile w rzeczywistości jest? Ja myślę, że około 4500, może 4600. Dowiemy się tylko, kiedy będziemy dokładnie liczyć już po kolędzie w tym roku. Kiedy przychodzimy w 2012 roku, na liczenie wiernych było nas w Kościele 25%. W tym roku wyszło to 27%. Niby to tylko 2%, ale myślę, że jakieś takie te małe procenty też mobilizują i zachęcają, żebyśmy właśnie ciągle nad sobą pracowali i ciągle również innych zachęcali do tego, aby tutaj, w tej świątyni, w tym kościele, każdy miał swoje miejsce, aby ta świątynia właśnie do siebie nieustannie zapraszała. Od nas, którzy tutaj pracujemy wśród Was, którzy jesteśmy wpisani w te czasy szczególne, też Bóg wymaga, abyśmy nieustannie dawali siebie na ten nowy rok, kochani, który Bóg nam daje jako wielki dar, ale i można powiedzieć wielką niewiadomą, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenie, aby wasze plany, marzenia, aby wasze życie, wasze rodziny właśnie nieustannie zwracały swe serce ku temu, który jest Panem czas.